Tomek, jeżeli ktoś zadałby ci pytanie, dlaczego warto oglądać piłkę nożną i dlaczego piłka nożna to tak popularny sport, no to chyba tylko wystarczy pokazać fragmenty z tego dzisiejszego spotkania i wszystko jest jasne. No tak, tak. To na pewno był fajny mecz do oglądania dla kibiców i też dla nas, mimo że nerwowy, no to bardzo się cieszymy z tego, że udało się ten mecz wygrać, bo ta końcówka na pewno była nerwowa. No i mieliśmy mecz pod kontrolą i ta bramka nagle gdzieś zawodnik biegł praktycznie od połowy sam na sam, nie wiadomo, nawet nie wiem, nie pamiętam, nie widziałem za bardzo, w jaki sposób do tego doszło, że tam poszedł ten zawodnik bez krycia. No i od tego się zaczęła gdzieś nerwowa końcówka, ale tutaj właśnie no, dobre drużyny poznaje się po tym, że takie trudne końcówki lubią wytrzymać, utrzymać wynik. No i nam się to udało, mimo że było bardzo nerwowo, to tutaj no, dobrze, że mimo tego, że tak się to potoczyło, to utrzymaliśmy ten wynik. Na Twitterze pojawiło się kapitalne, trzeba powiedzieć, podsumowanie tego meczu, że bardzo dobra gra Słoni, ale ta końcówka to trochę jak zabawa odbezpieczonym granatem. Była jeszcze taka jedna sytuacja, kiedy zakotłowało się już w doliczonym czasie gry pod twoją bramką. Tak, tak, były takie sytuacje, ale tak jak mówię, dopisujemy sobie 3 punkty i to jest najważniejsze. Te pierwsze mecze bardzo dobrze graliśmy defensywy. Przez pierwsze 6 kolejek straciliśmy tylko 1 bramkę i to też pod koniec meczu z Arką gdzieś tam popełniliśmy szereg błędów. No i teraz straciliśmy te 2 bramki, ale najważniejsze jest to, że wygraliśmy. A to, że była nerwowa końcówka, no to po prostu musimy gdzieś to wyeliminować, bo mamy mecz pod kontrolą i nie możemy dopuścić, żeby to się więcej powtarzało. Jak powiedziałeś, najważniejsze jest to, że wygraliśmy, ale myślę, że ważne jest też to i mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz, że dzisiaj zespół bardzo dobrze odwrócił losy tego spotkania, odpowiedział na tą bramkę, bo tak naprawdę kilka minut po straconej bramce już mieliśmy 1-1 i tak naprawdę to my kreowaliśmy sobie kolejne sytuacje. Tak, tak, dobra reakcja była z naszej strony, bo cały czas robiliśmy to, co mieliśmy w naszych założeniach. Nie spanikowaliśmy, nie podejmowaliśmy jakichś nerwowych ruchów. No i w tej lidze często jest tak, że gdy traci się pierwszą bramkę, to później jest bardzo ciężko to odrobić, bo drużyny gdzieś stają bardzo nisko w defensywie i ciężko się przebić, no ale całe szczęście udało nam się szybko odpowiedzieć i wyjść na to prowadzenie 3-1, co gdzieś stawiło większą część meczu. Szalony jest ten terminarz Fortuna pierwszej ligi. Teraz tydzień temu przecież graliśmy z Arką, w tygodniu był mecz z Koroną, dzisiaj kolejny mecz, a teraz będzie dłuższa przerwa, bo dopiero za 2 tygodnie kolejny mecz o punkty. No tak, tak. Teraz po tym meczu możemy, powiedzmy, chwilkę odpocząć, bo w kolejny weekend nie mamy meczu ligowego. Gdzieś tam jakieś mikrourazy gdzieś wyleczyć, a jest ta przerwa, na pewno ją dobrze wykorzystamy też na treningi i na poprawienie tych wszystkich rzeczy, które są jeszcze do poprawy.